Cześć wszystkim. Dzisiaj w nietypowym vlogu, ale jak widzicie po tytule, chodzi o mój samochód, który mi ukradziono. Tylko nie chcę was prosić o pomoc, a chcę wam podziękować za ten cały feedback, który mi okazaliście, a był on naprawdę wielki. Pomyślałem, że oddzielę trochę YouTube'a od tej całej sytuacji, dlatego ten wpis o zaginionym samochodzie opublikowałem na swoim prywatnym profilu, który obserwuje kilka tysięcy osób i te kilka tysięcy osób prosiłem, aby to zdjęcie samochodu opublikowały i zaskakująco zrobiło to masę osób. Później tym wszystkim nagrał swój film Boxdel, który rozpędził swoją widownię, aby zaangażowała się w poszukiwania i tam też odpowiedź była naprawdę pozytywna. Później nagrało jeszcze kilku youtuberów ten film i wszystkim wam, youtuberom, widzom, moim znajomym, obcym osobom bardzo wam dziękuję. Nie liczyłem, że to poszukiwanie tego samochodu będzie naprawdę tak duże. Byłem bardzo zaskoczony, no nie znalazło się, jeżeli was to interesuje, czy się znalazło, czy też nie, no niestety nie znalazło się, policja nie daje mi na razie żadnego znaku, musiałem niestety przyjechać, niektórzy właśnie pytali w komentarzach, dlaczego nie zostałem w Katowicach, musiałem tam przyjechać, bo w samochodzie były klucze do mojego domu, było kilka faktur, które no dałyby bardzo łatwą odpowiedź, gdzie mieszkam. Jeżeli ktoś z tamtych złodziei tego samochodu kojarzyłby mnie, to też wiedzą, że mieszkam sam. A myślę, że Jasiek nie obroniłby mieszkania, więc musiałem wrócić jak najszybciej. Minęły 2 dni, odkąd go nie ma, ale... No ale wiecie, ten samochód, mimo że ma swoje lata, on nie jest nową wersją i nie kosztuje, jak ktoś pisał, 400 tysięcy czy 300. No ale no, są popularne w tym rankingu kradzieży, są bardzo wysoko, a bardzo często są kradzione na części. No i najprawdopodobniej mój trafił właśnie na taki rynek. I to wcześniej wspomniane wasze zaangażowanie bardzo mnie zaskoczyło. Do teraz dostaję masę wiadomości na Facebooku, na fanpage'u, na Snapchacie, na Instagramie. Wszyscy pytacie, czy się znalazło, pocieszacie mnie. Za to dziękuję i to jest ta rzecz, której nikt nie ukradnie. Czyli no to koleżeństwo, ta więź, naprawdę mnie to zaskoczyło. I chciałem też sprostować jedną rzecz, bo część osób reagowała bardzo agresywnie na to, że pojawiały się żarty na ten temat. Słuchajcie, nikomu nic się nie stało, wszyscy jesteśmy zdrowi, samochód to tylko rzecz materialna. No straciłem dużo pieniędzy, myślę, że tam ubezpieczenie mi nie pokryje na pewno w 100%, myślę, że nawet dużo straciłem, ale to tylko pieniądze. Dlatego nie mogę też się zachowywać jak hipokryta. W poszukiwaczu na moim kanale głównym często śmieję się, jak ktoś śmiesznie, nie wiem, rozbije samochód. Oczywiście przeżyje, ale rozbije samochód w głupi sposób, tak jak był filmik, gdy koleś śpiewał i rozbił samochód, skasował go. Słuchajcie, nic się nikomu nie stało, więc możemy sobie z tego żartować. I kilka memów śmiesznych było. Podobały mi się 2 komentarze opublikowane pod zdjęciem aktualności polskiego YouTube'a, zdjęcie z moim samochodem i komentarz: taki poszukiwacz to niech auto swoje znajdzie. Później oznacz znajomego, z którym zajebałeś auto poszukiwacza. I to naprawdę było śmieszne, mimo że miałem świeki w oczach, z drugiej strony się śmiałem z tymi osobami, które były ze mną w Katowicach. No, w tej sytuacji nic innego mi nie pozostaje, jak się śmiać. I to naprawdę były dobre komentarze. Kolejny mem to das auto, nie dam Skoda. Nie jestem zły, że się ktoś z tego śmieje, wręcz lajkowałem niektóre memy, bo tak jak wspomniałem, dopóki nikomu nie zrobiła się krzywda, można się z tego śmiać. Dlatego zakończmy tym, że jeżeli możecie, dalej się rozglądajcie. A, jeszcze jedna rzecz, faktycznie jeszcze jedna, zbiórki. Ktoś zrobił zbiórki, aby zebrać pieniądze na nowy samochód dla mnie. I są tu 2 możliwości. Albo zrobiła to osoba, która mnie lubi i chce mi pomóc, albo druga, że ktoś chce te pieniądze od was wyłudzić. Tak czy inaczej, czy to jest to, czy to, nie chcę takich zbiórek, bo no słuchajcie, tak jak napisałem na swojej grupie, na Boxdela, jest to paranoja. To nie oznacza, wiecie, nie straciłem mieszkania, biedy nie klepię, zarobię, wezmę ze swoich oszczędności, wezmę leasing, wszystko jedno. To tylko rzecz materialna i ja bez niej może nie potrafię funkcjonować, bo czuję się, jakbym nie miał nogi, ale sobie poradzę. Też no, dzięki temu nie ukrywając, że mnie oglądacie na poszukiwaczu, czy mając jakieś współpracę, nie zbierajcie pieniędzy dla mnie. Zbierajcie, jeżeli chcecie pomóc, pomóżcie chorym, potrzebującym. Też czasami po cichu wspieram takie osoby. I też to zróbcie, tylko nie mi.
skończmy tym, że jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to wielkie wsparcie, za Wasze działania. Sporo osób się zaangażowało, których totalnie nie znam, a powiedziały, że śledzą różne aukcje. Za to Wam bardzo dziękuję. Dziękuję tym, którzy się rozglądają, tym, którzy zadzwonili na policję, jeżeli coś widzieli, nawet jeżeli nie mieli pewności, zadzwonili. Bardzo Wam za to dziękuję i naprawdę czuję się, jakby to była świetna, jedna wielka rodzina. No i mam nadzieję, że się widzimy normalnie na YouTubie. Normalnie na YouTubie. Możecie zasubskrybować mój kanał. Ten, tu będą live'y pewnie, bo chciałbym mieć z Wami lepszy kontakt. Oczywiście widzimy się na głównym kanale. No i zapraszam Was też na A Co My Tu Mamy. Przynajmniej jednej osobie z Was odwdzięczę się za to wsparcie wobec mnie. Jutro do wygrania PlayStation z VR-em, który już miał być dawno do wygrania, więc widzimy się na tych trzech kanałach. No i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia.